Siemano, Damian Malara, BJJ Fanatics TV. Ze mną kolejny zwycięzca, Cezary Oleksiejczuk. Siemanko, witam wszystkich. No to zacznę standardowo. Jak twoje samopoczucie? Już trochę odsapnąłeś po walce. Jak samopoczucie? No świetnie. Jestem mega szczęśliwy, że udało się wygrać, wypunktować Szymona. Twarde warunki mega postawił. 15 minut już dawno się nie biłem, chyba ze 2 lata temu. Tego się spodziewałem, że będzie walka do końca. Tak. A jak kondycyjnie to wyglądało? Dawałeś radę, czy już pod koniec nogi z waty lekko były? Czy ja wiem, w drugiej rundzie po tym duszeniu, czy w pierwszej, jak wstałem do góry, no to były ręce z były łapy z waty, bo się tak napiąłem na to duszenie, gdzieś mi często wchodzi na treningu, każdego odklepuję, a Szymon gdzieś, nie wiem, może przez tą muskulaturę nie weszło to, ale naprawdę tak było ciasto, że on już harczał i gdzieś przetoczył mnie na plecy. A też z pleców potrafiłem to wyciągnąć, ale niestety się nie udało. Wstałem do góry, mówię, kurde, trzeba trochę odsapnąć, nabrać siły i dalej cisnąć. Nie, trzecia runda, jeszcze zdołałem wywrócić i zdołałem się jeszcze wpiąć za plecy i nie spadłem z tych pleców. Także kondycyjnie było dobrze. Właśnie po tym twoim duszeniu zastanawialiśmy się, czy w tym momencie nie zbraknie ci pary, bo tam mnóstwo siły w to włożyłeś. No nie wiem dlaczego w ogóle poszedłem, w ogóle nie chciałem pójść po to duszenie tak mocno, jeszcze sobie wizualizowałem tą walkę, że jak złapię, to żebym nie dusił na 100%, ale gdzieś spięcie, fairwar walki wyszedł i wziąłem, tak się napiąłem na to duszenie, że myślałem, że go skończę, no niestety nie skończyłem i musiała walka dalej trwać, ale w sumie to dla mnie na plus doświadczenie, tak. Potrafiłem się odbudować jeszcze z takiego kryzysu i wyszedłem obronną ręką. No dla ciebie na plus, a też z pewnością na plus dla kibiców, bo ten pojedynek, który daliście, był rewelacyjny i tak jak zapowiadano przed galą, że to będzie najlepszy pojedynek tej gali, walka wieczoru, powiem ci, że może tak się skończyć. No cieszę się, ostatnio znokautowałem rywala, też powinien być nokaut wieczoru, niestety nie przyznano go, to wydaje mi się, że chciałbym, żeby to była walka wieczoru, tak? Żeby kibice na długo to zapamiętali. Było wszystko, było stójka, były zapasy, był parter, były techniki kończące, no lepiej sobie nie mogłem tego wymarzyć. Rozmawialiśmy na konferencji trochę o tych freak fightach, teraz już doświadczamy tego na gali. Jak ty to odbierasz już teraz, będąc tutaj pomiędzy nimi? Pomiędzy nimi, no widzicie, jakie jest zainteresowanie frykami, jakie sportowcami. No niestety ta łódka popłynęła już i chyba nikt tego nie zawróci. Weszli do naszego świata sportu, ale mam nadzieję, że ich jeszcze wyjaśnimy, że dostanę walkę z Kwiecińskim, bo tutaj się pluł do mojego brata, do mnie, także przynajmniej mam nadzieję, że wybiję mu sport kickboxing z głowy i na następnej walkę chcę zrobić z Kwiecińskim i mu ostro dojebać. Sorry za słownictwo, ale no, nie toleruję tych freaków. Takie są emocje. A to powiedz mi, czy to jest, już są rozmowy takiej walki, czy po prostu ty w tym momencie rzucasz takie hasło, że chcesz z nim wyjść? Ja go wyzwałem, on mi odpisał na priv, że się mnie nie boi, że może ze mną wyjść. Dzisiaj to samo potwierdził. Rzucał się do mojego brata, coś tutaj, ja powiedziałem, dawaj do klatki. On potwierdził, także mam nadzieję, że nie obsta zbroi i przyjmie tą walkę. Czyli to będzie twój kolejny pojedynek? Myślę, że taki w kickboxingu, nowe doświadczenie. Chciałbym w kickboxingu się zmierzyć. Myślę, że prezes Jóźwiak na to przystąpi, bo dużo teraz robi freaków, także to takie przetarcie przed następną walką, tak, zawodową. No jak nie na fenie, to też prezes Jóźwiak wspomniał, że ma w głowie jakąś federację K1, także może tam też się uda. No, obojętnie, mogę z nim wyjść na każdej gali, tak, aby mu udowodnić, że nie jest sportowcem, bo za takiego się uważa. Czyli najpierw zaczepiał twojego trenera, Mirosława Oklińskiego, a teraz poszedł też personalnie w brata i w ciebie. No tak, zaczął tam wyzywać na konferencji trenera Mirka. Dzisiaj widziałem tutaj, jakieś było zamieszanie z moim bratem, coś tam poszedł do mojego brata, coś tam się, no coś sprzeczali, ja podszedłem, on coś tam zaczął wykrzykiwać, że się mnie nie boi, że może ze mną walczyć, to zapraszam cię, Kwieciński. Dobra, to ten temat zostawiamy w rękach włodarzy na przyszłość. A powiedz mi jeszcze odnośnie tej dzisiejszej walki. Jesteś z niej zadowolony? To był tak wyglądał twój game plan? Tak chciałeś ją przeprowadzić? Tak, plan był taki, żeby dużo się ruszać na nogach, bo jakbym stanął w miejscu, to Szymon by mnie rozstrzelał tymi kopnięciami naprawdę mocno kopą. Było parę fajnych akcji, ale też było sporo błędów, gdzieś za dużo mi nawsadał tych prostych, gdzie wcześniej na sparingach to unikałem, nie wiem jaki był tego powód. Na pewno też Szymon jest bardzo mocnym sportowcem, zawodnikiem, ale zazwyczaj omijam te ciosy. Teraz trochę za bardzo przyspałem, nie wiem jaki to był, nie wiem czym to było spowodowane, ale większość rzeczy zrealizowałem, tak? Czyli jesteś szczęśliwy? Jestem szczęśliwy, jak najbardziej wypunktowałem Szymona i chcę więcej, chcę mocnych doświadczeń, chcę mocnych wyzwań i czekam na więcej.
Super, i tego Ci życzę, dziękuję za rozmowę. No i jako reprezentant BJJ Fanatic życzę, żeby to dyszenie w następnej walce wyszło. Dziękuję bardzo, chciałbym podziękować jeszcze Sejfom, Kamyk, usługi transportowe Aga, Trans, Greenbox, wszystkim moim sponsorom, całemu mojemu teamowi, mojemu bratu, trenerowi Mirkowi, chłopakom z Wodały. Dzięki Wam wszystkim i idziemy po więcej. Dzięki.